16 lipca o godzinie 22.30 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z profesorem Bronisławem Geremkiem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Dobry wieczór Państwu, a teraz konkretnie z profesorem Bronisławem Geremkiem. Miło, że jest ktoś, do kogo wiadomo, jak się zwrócić nawet w okresie interregnum. Profesor to jest taki tytuł, którego się nie traci. Profesor Bronisław Geremek czeka na Państwa telefony w sprawach konkretnych, w sprawach ważnych pod numerem 20 79 11. Czekamy na Państwa telefony i przedstawiamy profesora Geremka. Profesora Geremka przedstawiać nie trzeba jako osobę publiczną, ale jako naukowca, jako osobę funkcjonującą w tym środowisku. Część z Państwa poznała go z telewizji lepiej w roku 89. Całe środowisko naukowe poznało go znakomicie w roku 1980, kiedy to współtworzył pierwsze wolne związki zawodowe. To się nazywało NSZPNTiO, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Nauki, Techniki i Oświaty. Bo profesor Bronisław Geremek był znakomicie znanym naukowcem, mediewistą, specjalistą z średniowiecza. Całe życie spędził na Uniwersytecie Warszawskim, Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Pracował sobie na rynku staromiejskim, mieszkał nieopodal, na Piwnej. I, panie profesorze, czy nie żal panu tej pracy? Miał pan tak blisko do domu? No na pewno bardzo żal. W jakim sensie? Trudno mi się nawet wyzwolić z tego przekonania, że ten mój związek z polityką jest przypadkiem. Coś się stało i jakoś tak trwa. Ale mam poczucie, że ja mojego zawodu nigdy nie opuściłem i że pozostaję z nim związany. To dlaczego zajmuje się pan polityką? Może to sprawa pieniędzy? Czy dzisiaj utrzymałby się pan z profesorskiej pensji w Akademii Nauk? Raczej pan żartować, jak sądzę. Dlatego, że żyję i tak jak i żyłem przedtem z pensji profesorskiej i jest to pensja chuda. Pensja profesorska od w zasadzie niedawna należy do chyba najstarszych docentów Rzeczypospolitej. Przez 20 lat oczekiwałem na nominację profesorską, ale taki był obyczaj od bardzo dawna z moim pseudonimem związkowym. Innym był profesor. Potem się stało, że zostałem profesorem, no, ale mam honoraria autorskie, książki czasem wydaje, no, ale naprawdę pieniądze to nie jest sprawa ważna. Może tylko po to, żeby jasne było, polityka nie jest źródłem moich zarobków. Nasz numer 20 79 11, czekamy na Państwa telefony. Pieniądze nie są może sprawą ważną, ale Pan pieniędzmi się zajmował. Pan pieniędzmi zajmował się jako uczony. Badał Pan mianowicie biedaków. Czy być biedakiem dzisiaj to wstyd? Ja myślę, że zawsze, we wszystkich epokach historycznych, w biedzie było upokorzenie. I bieda to nie tylko jest sprawa kondycji materialnej, to znaczy tego, że się nie ma pieniędzy na to, na owo, tylko jest to poczucie niższości, rodzaj ekskluzji, wykluczenia. I w tym tkwi bardzo głębokie upokorzenie. Panie profesorze, jak mogło dojść do tego, że nasza władza doprowadziła pańskie środowisko naukowe, środowisko pańskie, naukowców do tak wielkiej pauperyzacji jak dziś? Więc jest dramatem to polskiej sytuacji. Inteligencja była siłą, która w obaleniu komunizmu uczestniczyła w sposób najbardziej aktywny. I ona właśnie dokonała jednoznacznej opcji na rzecz reform, przemiany ustrojowej i gospodarczej. I potem tak się dzieje, że to właśnie ona płaci wysoką, wysoką cenę. Ale jest coś, co jest ceną dla polskiej inteligencji zawsze najwyższą. Mianowicie ma wolność i możliwość wyrażania myśli, pracy i znajdowania satysfakcji. Jeżeli spoglądam czasem na młode pokolenie i widzę ludzi, którzy mają do wyboru
tę chudą asystenturę, z której trudno żyć. I jakieś możliwości w świecie prywatnego biznesu. I widzę tych, których pieniądze nie przyciągają. To jakoś mi dobrze z tym, to imponuje mi to i cieszy mnie. Mamy pierwsze pytanie. Proszę. Halo? Słyszę mnie pana, dziękuję. Ja wiem, że rozmowa była troszeczkę inna, a ja mam pytanie z innej beczki. Panie profesorze, na jednym z posiedzeń Sejmu odniósł się pan do ekipy Olszewskiego, mówiąc mianowicie, że o próbie zamachu stanu. Ja bym chciał wiedzieć, jak pan swoją wypowiedź ocenia po roku czasu i czy już zdążył pan przeprosić pana Olszewskiego, jeśli nie, to jeśli tak, to kiedy? No, agresywne pytanie, tylko że pytanie polega na nieprawdzie. Nie wiem, skąd pan taką informację uzyskał, ale gotów jestem konia z rzędem dać i panu i każdemu temu, który by stwierdził, że kiedykolwiek z trybuny sejmowej mówiłem o zamachu stanu. Natomiast na jednym z zamkniętych zebrań organizacji, do której należę, mówiłem, że sytuacja, w której się znaleźliśmy, nosi wiele znamion zamachu stanu. Jeżeli zatem o tym pan właśnie mówi, no to moglibyśmy rozpocząć rozmowę, na ile rzeczywiście te znamiona zamachu stanu w tej sytuacji były, na ile nie były, ale ja bym radził jakby mniej złej woli w próbie zrozumienia sytuacji bardzo trudnej i żeby sprawa była jasna dla Jana Olszewskiego, mojego obrońcy w trudnych latach, mam szacunek i zachowuję go nadal. Panie profesorze, mówiliśmy o biedzie, mówiliśmy o pauperyzacji. Chciałbym zapytać o środki zaradcze. Czy bieda to jest rzecz, której człowiek jest sam sobie winien i może z nią sobie poradzić, a więc biednego należy tylko charytatywnie wspierać? Czy też społeczeństwo powinno uruchamiać jakiś mechanizm tak zwanej polityki społecznej, która ludzi ubogich broni i chroni przed upadkiem? Ja jestem istotnym historykiem biedy, to oznacza, zajmowałem się w swoich pracach postawami społecznymi wobec biedy. Pierwszym modelem postawy społecznej wobec biedy jest postawa chrześcijańska, która dostrzega w biedzie pewien rodzaj przywileju duchowego. To właśnie biedakom Królestwo Niebieskie jest przyrzeczone. I co więcej, w średniowieczu istnieje pewien model heroiczny ubóstwa. Legenda o świętym Aleksym, jeden z pierwszych pomników i polskiego piśmiennictwa, ukazuje właśnie taki heroizm biedy z wyboru. Jeden z moich mistrzów, Tadeusz Manteuffel, zajmował się wyznawcami dobrowolnego ubóstwa i badał heretyków, tak traktowanych przez Kościół, którzy w biedzie szukali doskonałości i sami biedę wybierali. Natomiast jest i drugi model biedy. To jest ten, kiedy bieda jest rezultatem rozwoju społecznego. XIV-XV wiek, próg epoki nowożytnej i wtedy właśnie następuje wielki proces wyzucia ludzi z mienia. Dotyczyło to w pierwszym rzędzie chłopów, wyrzucanych ze wsi do miasta, bez kondycji społecznej, ustabilizowanej, bez rodziny w zapleczu. I otóż pytanie jest, czy to ich winą było. W jakim sensie jest to wina historii, wina społeczeństwa. Zastanowić, co to znaczy, że społeczeństwo jest winne. Od początku epoki nowożytnej, poza tym modelem pomocy, którym była jałmużna, świadczona jako właśnie pewien rodzaj obowiązku. Pojawia się także potrzeba społecznej polityki. Jeżeli władze publiczne dbać mają o dobro ogólne, to tu właśnie jest problem. I co to znaczy? Budować przytułki, tworzyć szpitale. Najbardziej skuteczną formą była jednak ta, w której coś było takiego, powiedziałbym, ciepłego, to znaczy, gdzie była chęć przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Natomiast ze strony instytucji władzy publicznej pojawiały się postawy przede wszystkim represyjne. Mówić uczenie,
można rzec, że tak właśnie być musiało, bo trzeba było na rynek siły roboczej wyrzucić wielkie masy ludzi. Ale było coś więcej. Było to, co wielki, sławny historyk francuski i filozof Michel Foucault nazywał postawą represyjną. I nagle obok tej postawy miłosierdzia pojawia się represja wobec ubogich. Opisy dwa takie, które wywierały na mnie wrażenie nie tylko jako na badaczu, ale także jako na człowieku. Pierwszy to procesja ubogich w Rzymie. XVI wiek, Rzym, stolica papieska i w wielkiej procesji ubodzy przechodzą do przytułku, który miał być ich więzieniem. Dlatego, że zasadą było właśnie to, że mieli nie wychodzić na ulicę. I drugi taki fakt, też przytułek holenderski, wiek XVII, w którym są machiny uruchomione, takie, których biedak po to, żeby nauczyć się pracy, po to, żeby ratować swoje życie, musi bez przerwy kręcić taką maszyną na zasadzie roweru opartą, żeby wypompować wodę. Jeżeli tego nie czyni, utopi się. Z historykiem średniowiecza, a Państwu znakomicie znanym ze sceny publicznej, Bronisławem Geremkiem, staramy się rozmawiać konkretnie. Panie profesorze, konkretnie, mnie 20 lat temu zadano pytanie w trakcie matury, czy wolałbym żyć w mrocznym, jak to się wówczas nazywało, średniowieczu, czy w postępowym odrodzeniu. Miałem kłopoty, ponieważ wybrałem to średniowiecze. W jakiej mi epoce przyszło żyć? Te 20 lat, które minęły, to epoka postępu czy rewolucji, szaleństwa czy uporządkowania? Może wszystkiego po trochu. Jako historyk mam takie poczucie, że czasem generalizacja jest brutalna, że w każdej epoce daje się żyć lepiej, gorzej i mogę sobie wyobrazić krużganek klasztorny XIII wieku, w którym odnajdę właśnie światło myślenia, poszukiwania prawdy. To wspaniałe jest. A jednocześnie myślę, że ma rację Jacques Legoff, kiedy we wstępie do swojej historii kultury średniowiecznej mówi do czytelnika, czytelniku, zastanów się, czy chciałbyś żyć w tej epoce, w której było z jednej strony niski poziom życia materialnego, fatalny poziom higieny i jednocześnie brak tolerancji. Mamy pytanie. Proszę. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. To ja właśnie chciałem tutaj zadać takie pytanie, bo mam właśnie ostatni numer forum, właśnie w którym w artykule tam przestrzeń dla marzeń i tutaj właśnie znalazłem takie zdanie. Dla mnie jednak marksizm był sposobem myślenia, rozumowania i jest nim również dzisiaj, kiedy rozmyślam nad problemami współczesnego społeczeństwa, uznaję go za użyteczny. Tak gdyby chciałbym, żeby pan profesor jakby mi wyjaśnił, jaki jest jego dzisiaj stosunek do marksizmu, jak się do tego odnosi. To trudne pytanie. Myślę, że trzeba w marksizmie, w moim przekonaniu, bo mogę na to pytanie odpowiadać z takim rodzajem profesorskiego przekonania, że wiem wszystko i chcę panu objaśnić, ale zadał mnie pan jako pytanie osobiste i chciałbym jako pytanie osobiste je potraktować. W moim myśleniu o historii marksizm obok psychoanalizy był szkołą rozumienia, bo w końcu historyk nie tylko opowiada, nie tylko przedstawia, nie tylko zapisuje, ale stara się zrozumieć. I jedną z największych inspiracji humanistyki naszego stulecia był marksizm. Jest marksizm inny, ten, który głosi walkę klas jako zasadę istnienia politycznego i zasadę istnienia państw, społeczeństw, relacji między ludźmi. Myślę, że ten marksizm poniósł klęskę całkowitą i ani nie służy on wyjaśnieniu rzeczywistości, ani nie służy on przyzwoicie współżyciu między ludźmi. Krach marksizmu jako doktryny politycznej wydaje się oczywisty, jednoznaczny i nieodwracalny. Natomiast oceniać marksizm trzeba jako jedną z inspiracji intelektualnych, które w niektórych dziedzinach humanistyki i dzisiaj zachowują swój walor.
Panie profesorze, trudno jednakowoż uciec od konkretów, trudno uciec od dnia dzisiejszego. Był pan przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej. Kiedy w roku 80 czytałem manifest Samorządnej Rzeczpospolitej, miałem oto poczucie, że Polska bierze udział w jakimś nowożytnym ruchu, że być może podobnie jak w dobie oświecenia stworzymy jakiś dokument, który otworzy nowy rozdział, może nawet historii cywilizacji czy historii ustroju. Czy pracom konstytucyjnym taka świadomość podobna do tej roku 80 towarzyszyła, jakaś ponadpartyjna wizja ustroju? Wszystkim satysfakcję mi sprawia, że wspomina pan dokument Solidarności z 81 roku, ten o samorządnej Rzeczpospolitej, bo w gruncie rzeczy to pojęcie samorządnej Rzeczpospolitej oznaczało wówczas powrót do wolności, do wolnego życia publicznego. To znaczyło samorządna. W gruncie rzeczy o demokratyczną Rzeczpospolitę chodziło. O republikę w prawdziwym sensie tego słowa. Otóż 89 rok i przyszedł moment wraz z odzyskiwaniem wolności na sformułowanie takiego aktu zasadniczego, który mógł być fundamentem odnowionej Rzeczpospolitej. I okazało się to niezwykle trudnym zajęciem. Jeżeli spojrzeć na historię stawania się konstytucji, to najczęściej powstawały one na drodze zamachu stanu, spisku swoistego. Konstytucja amerykańska nagle jednym z zamknięciu powstała i swoistym spiskiem została przedstawiona w zgromadzeniu, które ją uchwaliło. Podobnie nasza konstytucja 3 maja. Natomiast ja sądziłem, że konstytucja nowa powinna powstać na zasadzie wielkiej pracy publicznej, publicznej debaty. Otóż uchwalenie takiej konstytucji wymaga także klimatu zgody. Klimatu zgody zabrakło. I ten paradoks, że Polska, którą uważam nadal za kraj najbardziej zaawansowany w przemianach w tej części Europy, ustrojowych i gospodarczych, ale konstytucji nadal nie ma. Czy można powiedzieć, że konstytucja powinna być takim programem, filozofią, sposobem myślenia o świecie? Otóż sądzę, że przede wszystkim powinna być aktem prawnym, w języku jurydycznym, jasnym, którym przede wszystkim określone powinny być prawa obywatela i granice funkcjonowania władz. Gdybym tak zatem miał określić rolę dokumentu, jakim jest konstytucja, to odpowiedziałbym panu, że za pierwszą zasadę uformowania nowej konstytucji uważam zasadę państwa prawa i nadrzędności prawa nad władzami publicznymi. I potem kwestia, jak tę zasadę przełożyć na język wykładu wolności obywatelskich, swobody funkcjonowania gospodarczego i także na zasadę tyle tylko państwa, ile koniecznie go trzeba. Otóż to jest bardzo ważne pytanie, państwo prawa, ale czy państwo prawa stanowionego, to znaczy państwa takiego prawa, w którym wszystko musi być w unormowaniu zawarte i tak najczęściej, taką wykładnię najczęściej słyszymy, czy też państwo prawa, w którym wszystko, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone? No, ja myślę, że zasada właśnie taka, że wszystko, co nie jest zakazane, to nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. I dlatego nie sądzę, żeby konstytucja powinna była być takim bardzo bogato wyłożonym planem określającym, co wolno człowiekowi. Tutaj, jeśli chodzi o zasadę pisania konstytucji, zgadzam się z panem. I myślę, że historia konstytucji europejskich świadczy o tym, takie wielkie, ogromne teksty, które starają się wszystko opisać, wcale nie zdawały egzaminu. I mam nadzieję, że konstytucja, którą przyszły parlament uchwali, sądzę, że powinno to być pierwszym i głównym zadaniem przyszłego parlamentu, będzie dokumentem, którego pierwszą zaletą będzie niezbędna zwięzłość. Oddajmy głos telewidzowi. Dzień dobry. Pan profesor powiedział, że pan profesor jest bardzo zadowolony z faktu, że za milion, że młodzi ludzie mogą czasami interesują się bardziej
nie wiem, pracą i chcą za chudą pensję asystentów wykonywać pracę, która przynosi im satysfakcję zawodową, a nie zwracają się w kierunku czysto finansowym. Jeszcze chciałem zapytać pana profesora, czy pensja 1 700 000 zł, pensja młodego lekarza, którą ja będę otrzymywał, jest taką, za którą w ogóle można wyżyć? Dziękuję. Proszę pana, no odpowiedź jest jasna. Nie, nie można. I co więcej, to dotyczy i młodych lekarzy, i młodych nauczycieli, i młodych asystentów uniwersytetów i wyższych uczelni. Jednym z głównych zadań, które postrzegam w życiu publicznym w tej chwili, jest zatrzymanie tego trendu pauperyzacji polskiej inteligencji. Wiąże się to także ze sprawą szerszą. Jest to kwestia miejsca edukacji narodowej i nauki w budżecie państwa. Sądzę, że rozumnie mówią ci, którzy domagają się zwiększenia udziału w nauki i edukacji narodowej w budżecie państwa. Ale budżet jest taki, jaki jest. I trzeba zawsze pamiętać o tym, że gdy się z jednej, jakby z jednego rozdziału przeciąga w drugi, to jest to zawsze kosztem innego. Ja mam przekonanie, że w tej chwili problemem dramatycznym współczesnej sytuacji jest po pierwsze bezrobocie i jest to jakby narodowy priorytet, ale po drugie i na drugim miejscu postawiłbym konieczność zahamowania pauperyzacji polskiej inteligencji. To dotyczy, mówiłem, i młodych lekarzy, i młodych nauczycieli, dotyczy szans, jakie nauka, kultura, edukacja będą tworzyły przed młodzieżą. Panie profesorze, ten człowiek, który do nas zadzwonił, być może pojedzie do Europy leczyć w Europie. My możemy w tej chwili wracać do Europy z paszportami, wizami, coraz mniejsze kłopoty. Czy panu się podoba hasło powrotu do Europy? Czy nie tkwi w nim jakaś zawarta przesłanka, że może już nic nie trzeba wymyślać tu, skoro w Europie wszystko lepiej wymyślili i płacą lepiej? No ja wiem, no ja myślę przede wszystkim, że w jakimś sensie możemy z uprawnieniem mówić o tym, że myśmy Europy nigdy nie opuścili, tylko Europa nas opuściła. I potem dramat, który jest dramatem politycznym, gospodarczym i cywilizacyjnym, jest ten, że istnieje ogromna przepaść. I to jest przepaść i w dziedzinie wolności ludzkich, i w dziedzinie poziomu materialnego. Inaczej jak własnym wysiłkiem tego nie odrobimy, niezależnie od tego, po czyjej stronie wina leży. Jeżeli by przyjąć, że mielibyśmy wzrost gospodarczy, nawet taki spory, zupełnie 3% rocznie, to jest zupełnie przyzwoity wzrost gospodarczy. Jeszcze takiego nie mamy w tej chwili w Polsce. Mamy pozytywne, ale w granicach 2%. Ale to by znaczyło, że po to, żeby osiągnąć poziom materialny rozwiniętych krajów europejskich, trzeba by było 60 lat, dwóch pokoleń. I stąd Polska jest skazana jakby na szukanie takiego mechanizmu, który by pozwolił wejść na drogę, którą poszły południowo-wschodniej Azji tygrysy, Hongkong, Tajwan, czyli wysoka stopa wzrostu. I w moim przekonaniu to jest realistyczne zamierzenie i realistyczne przewidywanie. To jest możliwe. Pytanie. Panie profesorze, mam takie pytanie. Pan jest znawcą od zjawiska biedy. Kiedy pan walczył przeciwko tamtemu ustrojowi, który przez ponad 40 lat w Polsce był, no oczywiście była bieda. Czy pan, walcząc o obalenie tamtego ustroju, i czy pan nie przewidział, że w ciągu kilku lat, 3-4 lat, bieda może będzie jeszcze większa? Więc pytanie konkretne, czy nie można było za te kilka lat inaczej to wszystko urządzić, żeby do takiej biedy nie doszło, żeby młodzi ludzie, którzy kończą czy wyższe studia, czy średnie, żeby mogli pracować i jako żyć, żeby tej biedy nie było? Pan jest znawcą od tego zjawiska. Otóż ja sądzę, że jest rozbieżność między naszym odczuciem społecznym,
a rzeczywistością gospodarczą. I że pamięć ludzka jest bardzo krótka. Nie sądzę, ażeby prawdą było, iż żyje się gorzej teraz, 4 lata po odzyskaniu wolności, niż przedtem. Natomiast to, co się pojawiło, to pojawiło się ostre zróżnicowanie w uczestnictwie w nowych szansach, w uczestnictwie w otwierających się możliwościach. I ta nierówność szans jest ogromnym problemem. Myślę, że nie jest to, nie powinno to być powodem do goryczy, rozczarowania. I może sięgnę do argumentu, który jest taki, powiem może prostacki z mojej strony, ale proszę sobie tak pomyśleć. Oto Polska jest jednym z krajów tej strefy, w której żyjemy. I proszę spojrzeć na inne kraje, i proszę spojrzeć na to, co się dzieje na wschód od naszej granicy, i proszę porównać. I nie chcę mówić, bo mówię nieprawdę, że jest powód do zadowolenia, samouspokojenia i satysfakcji, ale jednocześnie wydaje mi się, że trzeba zachować miarę w ocenie. I ta miara w ocenie pozwala stwierdzić, że w ciągu tych 4 lat niezwykle wiele nam się udało. To jest, ja wiem, że trudne do przełożenia na osobiste losy, w których trudności są, ale proszę rozważyć to jedno. Panie profesorze, na warszawskiej ulicy słyszy się szemranie przeciwko otwarciu naszej wschodniej granicy. Niemcy narzekają na nas, Francuzi na Arabów. Czy wierzy pan w ideę zjednoczonej Europy? No, czy wierzę? Ja jestem przekonany, że jest to idea, która się na naszych oczach realizuje. I w tej chwili raczej jest problemem, czy my będziemy uczestniczyć w tym procesie, czy zostaniemy na boku, czy zejdziemy na peryferię i zmarginalizujemy się. Jeżeli pomyśleć, jakie losy były tej idei europejskiej, ona zdawała się kompletną utopią. Byli tacy, którzy powiadali, że Europa jest jednością, a potem wojny jedna po drugiej rozbijały Europę i rozbijały jej tradycję cywilizacyjną. I teraz, od tych lat po II wojnie światowej, idea, w którą zaangażowali się wielcy Europejczycy, De Gaulle, Adenauer, Jean Monnet, Robert Schuman, de Gasperi, nagle staje się rzeczywistością i w tej chwili Europa jest faktem, Europa jednocząca się. Ja sądzę, że problem główny to jest to, czy my w tym będziemy uczestniczyć i tego bym pragnął. Nasz czas powoli się kończy. Ostatnie pytanie. Dzień dobry. Mam takie pytanie. Czy... jako człowiek, który prowadzi, czy stoi na czele partii, która reformuje ten kraj, opowiada się pan za solidaryzmem społecznym, czy też za liberalizmem w przeprowadzeniu reform w Polsce? Jak pan ocenia zbliżenie swojej partii z opcją liberalną? Dziękuję. Pozwól mi pan, że odpowiedź moja będzie mniej polityczna, a nieco bardziej osobista. Nie potrafiłbym zaangażować się w życie publiczne uczciwie, gdybym nie miał tego przekonania, że pomoc innym, a zwłaszcza pomoc najsłabszym, jest miarą systemu politycznego, polityka, państwa. Co więcej, jako historyk głosiłem przekonanie, które w korporacji historycznej niełatwo znajdowało zrozumienie, że każde społeczeństwo można oceniać wedle tego, jak ono traktuje najsłabszych. Ludzi marginesu, ludzi ubogich, włóczęgów, chorych na dżumę, chorych na trąd, mniejszości narodowe. I otóż stosuję to samo także i do chwili obecnej. Ja nie jestem, tak powiem, doktrynalnym liberałem. Natomiast odnajduję w programie liberalnego państwa, państwa, które szanuje prawo człowieka i które szanuje jednostkę, w ideale liberalnej gospodarki, to znaczy takiej, w której przedsiębiorczość jest wspierana, w której jest
mocna zasada prawa i w której jakby warto pracować nie tylko dla siebie się to czyni, ale także i dla innych, znajduję podstawę do takiego modelu i takiego obrazu, w którym także solidarność się realizuje. Żeby porzucić to słowo solidarność, które może się zdawać takim słowem z politycznej retoryki. Jeden z moich mistrzów, wielki Francuz, historyk Fernand Braudel, mówił, że refleksja nad historią prowadzi do takiego wniosku, że to, czego człowiekowi trzeba, to przyzwoitej gospodarki rynkowej, wolności publicznej i nie sobraterstwa. Otóż o tym bym właśnie jakby na ten element braterstwa, chociaż on brzmi retorycznie, bym zwracał uwagę. A dziś, a teraz konkretnie rozmawialiśmy z panem profesorem Bronisławem Geremkiem. Dziękuję za przybycie do studia, dziękuję państwu za telefony. Za tydzień rozmawiać będziemy z obrońcą pana profesora Geremka, mecenasem Janem Olszewskim. Serdecznie zapraszam.